ale mi zasłania się, to chyba, że ręce wziąliście bardziej. No, dobra. Dalej, ręce wiodę. Dobra. Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji wodnego, ochotniczego, pogotowia ratunkowego województwa zachodniopomorskiego. Nadal tej nazwy używamy, nadal używamy tego loga, które mamy tutaj na koszulkach, ponieważ w 1968 zostaliśmy założeni tu w Szczecinie, zarejestrowani. I dopiero potem wstąpiliśmy do struktury WOPR-u, która teraz jest jako zarząd główny WOPR. To jest wielka rodzina ratowników wodnych, która robi wspaniałą robotę w całej Polsce, ale jest to okazja również do tego, żebyśmy porozmawiali o tym, czy ta struktura, która w dzisiejszych czasach istnieje, jest dobrą strukturą do funkcjonowania i do potrzeb, które w dzisiejszych czasach trzeba zrealizować. I tak potraktowaliśmy dzisiejsze nasze spotkanie, że chciałbym, żebyśmy potraktowali to jako platformę do rozmowy o systemie bezpieczeństwa wodnego w Polsce. Niekoniecznie się zgadzamy z taką strukturą, jaka jest. Mamy 117 podmiotów funkcjonujących ze zgodą ministra spraw wewnętrznych na działanie w obszarze ratownictwa wodnego i tylko niektóre z nich należą do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. A świetne organizacje, takie jak Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy Słupskie WOPR, czy Sopockie WOPR, bardzo dobrze działają i niekoniecznie do tych struktur należą. My z nimi współpracujemy i chcielibyśmy powiedzieć wszystkim również w całej Polsce, że jesteśmy otwarci na to, żeby rozmawiać o tym kształcie systemu w Polsce, w kontekście tych wyzwań, które na nas czekają, które nie zostały wysłuchane z naszej strony. Mówię tutaj o systemie wspomagania decyzji. Jest ogromna potrzeba, żebyśmy jako służba posiadali aplikację, która będzie zarządzała naszymi grupami interwencyjnymi, naszymi zespołami na kąpieliskach strzeżonych i na miejscach wykorzystywanych do kąpieli, po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie oni są, z jaką gotowością operacyjną, jaki sprzęt posiadają, gdzie można ich zadysponować do jakiej konkretnej akcji. Chcielibyśmy mieć tą aplikację do rejestru szkoły, żebyśmy wiedzieli, jakich ratowników przeszkoliliśmy, na jakim etapie mamy i żebyśmy mogli obserwować, a oni sami jako ratownicy mogliby w tej bazie ratowników obserwować swój awans zawodowy. Do tej pory czegoś takiego nie ma. My coś takiego przygotowujemy i mówimy wszystkim wodom w Polsce i wszystkim podmiotom, będziecie mogli z tego korzystać. Jeżeli chodzi o rejestry, to uważam, że tak samo jak ministerstwo powinno wiedzieć i wojewoda, który nas nadzoruje, za każdym razem, jaki wypadek był, to powinien być rejestr wypadków. Rejestr jako aplikacja, którą podglądać może zarówno instytucja nas nadzorująca, jak i my, mówiąc Wam o tym, jakie są największe zagrożenia, chcielibyśmy informować też społeczność, że na przykład dzieje się taka sytuacja, jak wczoraj miała miejsce na falochronie w Jarosławcu, żeby przestrzec tych, którzy chcieli wejść do wody na ten falochron, żeby tego po prostu nie robili. Bez rejestru tego, ani zadań profilaktycznych, nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować, a to jest wyzwanie na przyszłość. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest edukacja. Jeżeli chcemy dobrze to robić, to musimy iść do przodu. Powinniśmy jeździć na konferencje i nasi przedstawiciele, którzy nas reprezentują, powinni nam mówić, co na tych konferencjach światowych się dzieje. W tym roku, w październiku i we wrześniu są wielkie kongresy na temat resuscytacji i na temat World Drowning Prevention Conference w Kanadzie, gdzie są publikacje z najnowszych badań naukowych w kontekście ratownictwa. Stamtąd powinna ta wiedza do nas wracać. Nie może być tak, że przedstawiciele mówią, że to nas nie interesuje, co w innych krajach się dzieje. To nas bardzo interesuje, bo my chcemy wiedzieć, że dobre przykłady, dobre praktyki, które zrobione są w Skandynawii, w Australii, w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, będą zaimplementowane do naszych rozwiązań polskich. A powiedzmy sobie, o co poszło, bo na razie nie wiem, o co poszło.
Większość myślałem, że wie ze względu na to, że wczoraj była bardzo mocno nagłośniona ta sprawa i wydaliśmy oświadczenie bardzo dokładnie opisując kwestię sporu pomiędzy nami a NZG. Wczoraj też usłyszeliśmy od prezesa zarządu głównego, że właściwie pozostali ten sprzęt w województwie zachodniopomorskim. Taką deklarację uzyskaliśmy, w związku z tym tak naprawdę Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dalej funkcjonuje. Wykreślono nas ze struktur zarządu głównego. Akceptujemy ten stan, który jest, ale ze względu na nieprawidłowości prawne kierujemy tę sprawę na drogę pomiędzy do kancelarii prawnej, która to rozstrzygnie. To są spory organizacyjne między nami, które rozstrzygniemy, a one nie mają żadnego wpływu dla społeczeństwa. W związku z tym, kto jest bardzo zainteresowany takimi szczegółami, zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie jest dokładne oświadczenie, w jaki sposób to wygląda. Nie zgadzamy się z tą tym zarzutem z poziomu zarządu głównego, ale i traktujemy to również jako zaproszenie do tego, do tej dyskusji w kontekście tego, co należy zmienić, bo wydaje nam się, że zasada powinna być taka, jeżeli jest ktoś, kto jest organizacją parasolową, to nas reprezentuje, a w tym momencie te aspekty, o których teraz mówimy, niekoniecznie są realizowane i dlatego je wskazujemy tutaj. Czyli to jest tak, że wy jesteście zbyt hej do przodu, zbyt nowocześni i chcecie zbyt dużo rozwinek wprowadzać, że tam skamieniały zarząd siedzi i mówi, zostawmy tak, jak było w latach 70. Tak mamy to rozumieć, czy ja? To pan redaktor powiedział. A ja bym chciał się skoncentrować właśnie na nowoczesnych technologiach, które to jest naszym wyzwaniem. I powiedzieć o systemie wczesnego ostrzegania, który przygotowujemy dla powodzi i chętnie byśmy się podzielili tym systemem z innymi organizacjami, o tym, że przygotowujemy system łączności cyfrowej w naszym województwie i chętnie byśmy się podzielili doświadczeniami, a takowe mamy z innymi podmiotami i realizujemy projekty, z tym projekty międzynarodowe. I o tych projektach chciałem też, żeby była mowa i dlatego apeluję, że uprosiłem, żeby dwa słowa też o tym. Powiedzmy sobie tylko tak krótko, że plażowicze mogą być. Czy cokolwiek się zmienia, czy się nic nie zmienia, to nie będzie tylko lepiej. Jako ja wiem, że komunikat może należy tym razem się nagrać. Proszę Państwa, społeczeństwo jest bezpieczne. Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie funkcjonuje, zarządza 95 kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi w sposób nieprzerwany, całodobowo. I ponad 500 pracowników stoi ciągle na straży na miejscach i plażach krzyżowych. Tak to się zmienia. Nic się nie zmienia. Właśnie to się zmienia, że może to jest trampolina, dzięki Państwu, trampolina do tego, żebyśmy mówili o zmianie jakości w ratownictwie wodnym. I o to Was prosimy, żeby dzięki Wam ta dyskusja zaczęła się toczyć. Bo niektórzy po prostu może nie zauważają, że mamy jakieś niedoskonałości, a my się tego nie boimy. Mówimy o tym, że jeszcze jest wiele do poprawy, jeszcze chcielibyśmy to poprawiać i po to się spotykamy. Nie chcemy się poróżniać, zapraszamy do dyskusji, zapraszamy już teraz na 14-15 listopada na kongres, który się tutaj odbędzie, wszystkie podmioty ratownictwa z całej Polski. To jest miejsce, gdzie możemy dyskutować, wymieniać się poglądami, wymieniać się doświadczeniami i dzięki temu powstają bardzo ciekawe projekty. Jesteśmy zauważani nie tylko w kraju, ale również za granicą. Czym zostaje nowo, zostaje wszystko po staremu. Wszystko po staremu. Nic się nie zmienia. Mamy prawo do nazwy i prawo do logo z tak zwanego takiego statusu posiadacza uprzedniego. Nie chcemy, żeby wizerunek wokół województwa zachodniopomorskiego był szargany. Uważamy, że jesteśmy bardzo silną jednostką i w związku z tym dbamy o swój wizerunek. Uważamy, że jeżeli chcą nas wyrzucić, to powinni to robić zgodnie z prawem. A co nam dawało, że byliście po tym paratonem do rządu? Mieliśmy nadzieję, że będą nas zgodnie reprezentować w arenie międzynarodowej, że będą nam dawali ten efekt synergii w postaci tego wkładu, który dotychczas był z poziomu krajowego, bo tak naprawdę możemy mówić, że ktoś nas reprezentuje, zdobywa środki krajowe, środki unijne, środki międzynarodowe, robi alianse międzynarodowe i dzięki temu może pozyskiwać środki, z
których korzystają wszystkie jednostki w Polsce. Tak naprawdę to my pozyskujemy te środki, a oni pozyskują od nas składki na utrzymanie biura. Po biuro w tym układzie jest tylko wyłącznie chyba po to, żeby te składki zbierać. I poradzicie sobie ten. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do tego, żebyśmy dalej rozwijali system bezpieczeństwa. Jest mi pytanie, że istnienie takiej organizacji paratowej, taką jaką my jesteśmy na naszych jednostek terenowych tutaj na terenie województwa zarówno pomocy, które pozyskuje z różnych źródeł, czy to pomocą mikrodotacji, czy dotacji lokalnych, środki finansowe, które pozwala łączyć w ramach dużych montażów finansowych, a później przekuwać to w efekty wsparcia w postaci łodzi, silników, samochodów, które stoją na zabezpieczają obszary wodne, taka jednostka jest jak najbardziej potrzebna. My na poziomie województwa Zachodniego Pomorskiego myślę, że wypełniamy to w dużej mierze, obejmując działaniami całe województwo. Natomiast mamy spore doświadczenia w tym zakresie, chętnie byśmy się z nimi podzielili na terenie całego kraju i może to jest właśnie czas na to, żeby wypracować taką prężnie działającą również fundację, organizację, która będzie działała na terenie całego kraju. Bo tak jak wtedy tutaj zaznaczył, całe pozyskiwanie tych środków, ten nowoczesny sprzęt trafia do pracowników, trafia do grup interwencyjnych zarządzanych przez Centrum Koordynacji Ratownictwa i to jest nasz główny cel, jeżeli chodzi tutaj o działanie, a do tej pory te działania były, dostaliśmy chociażby za jeden z projektów międzynarodowych, który koordynowaliśmy tutaj ze Szczecina. Ten projekt był projektem realizowanym, kiedy jeszcze byliśmy przedstawicielami POPR-u Zarządu Głównego w Warszawie. Był realizowany na przestrzeni lat 2012-2014. No i efektem tego projektu jest otwierany w październiku, tutaj z Uniwersytetem Szczecińskim, nowy kierunek studiów. Pierwszy w Polsce, a mamy też informację o tym, że tylko nam na razie w Polsce udało się przekuć wyniki tego projektu. Mówię o kierunku bezpieczeństwa wodnego, który uruchamiamy w październiku. Czyli chcecie stworzyć jakąś taką inną zupełnie organizację opozycyjną do zarządu głównego? Jesteśmy otwarci do tego, żeby rozmawiać na temat kształtu tej organizacji paratowej. No i oczekujemy tego, żeby